Witamy Państwa. Wybiła godzina 20 od poniedziałku do soboty. Witamy Państwa w magazynie Dobry Wieczór Sport. Narodzi się nowa świecka tradycja, a mianowicie zawsze w poniedziałek o 20 będziemy rozmawiać o Premier League w gronie osób, które doskonale Państwo znają, ekspertów i komentatorów Canal+. Także o tym będziemy rozmawiać przez najbliższe, patrzę na zegar, 59 minut. Jest taki piłkarz, o którym nawet jak nie gra, wiele się mówi. To jest Paul Pogba. Zobaczmy. Zagrał zaledwie, nie wiem, 500, 510 czy 520 minut w tym sezonie. Zobaczmy, w jakiej on jest formie, jak u niego z techniką. Ten początek nie był zbyt dobry, ale później wszystko się udało tak, jak trzeba. Przemysław Rudzki jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Przemek. Są z nami także Marcin Rosłoń. Witamy Ciebie, Marcin. Dobry wieczór. Przemysław Pełka. Dobry wieczór. I Rafał Nachorny po raz pierwszy chyba w magazynie Dobry Wieczór Sport. Dobry wieczór panu, panie Rafale. Jak forma, tak spytam na wstępie. Co słychać? No, dobry wieczór. Myślę, że następnym razem spotkamy się w bardziej sprzyjających okolicznościach. Forma jest, ale na pewno była lepsza, gdy grała w Premier League. Niestety nic na to nie poradzimy. Na razie musimy tylko rozmawiać o angielskiej lidze, oglądać starocie, aczkolwiek bardzo atrakcyjne i efektowne na piłkę w sezonie 19-20. Musimy trochę poczekać. Tak, te starocie to jest oczywiście klasyka Premier League. Dzisiaj po naszym programie o 21.00. Chelsea Wigan. Nie było to takie najbardziej zacięte spotkanie, jakie kiedykolwiek odbyło się w lidze angielskiej, ale następny mecz, derby Manchesteru, to układ 2009 rok, genialne. Pamiętam, że z panem Rafałem mieliśmy przyjemność. Chelsea Wigan to ten taki pogrom Wigan? Tak, to będzie ten walec, który przejedzie przez Wigan. Chyba jak mawiał klasyk, robiłem ten mecz. Marcin, zwracam się do ciebie, bo widziałem, że jakieś dwie koszulki w tle. Jedna to Tomasz Rosicki, a druga piłkarz akurat klubu, któremu ja kibicuję, Blackburn Rovers, ale przyznam się szczerze, że za Robin Savage'em to nigdy nie przepadałem. I jako za Savage'em, jako piłkarzem, jako człowiekiem, a obecnie ekspertem telewizyjnym. Jakiś taki facet mi się wydaje być wyjątkowo nieciekawy. Ale koszulki to prezenty, dlatego no, prezentów się nie wyrzuca, więc Rosicki dlatego, że Fabian grał w tym klubie i tę koszulkę dostałem właśnie od Łukasza Fabiańskiego w prezencie od samego Tomasa Rosickiego. To komplet był wyjazdowy w tamtym sezonie i tak człowiek marzył, żeby mieć te umiejętności jak Rosicki, co było nieosiągalne, jak się okazało. Natomiast bliżej mi było umiejętnościami i na pewno charakterem i sposobem gry do Robiego Savage'a. Stąd też sentyment, którym darzę tę koszulkę. Robi Savage, przypomniałem się, taka historia z nim związana. Kiedy podpisał kontrakt z Blackburn, powiedział, że wybrał ten klub. Miał jeszcze propozycję chyba z Birmingham City, o ile dobrze pamiętam. Powiedział, że postawiłem na Blackburn, mam chorą matkę i chcę mieć bliżej do jej domu. Po czym dziennikarze sprawdzili, wpisali to, chyba jeszcze wtedy nie było Google na mapie, wyliczyli. Także okazało się, że ta odległość do domu matki jest zdecydowanie mniejsza z Birmingham niż z Blackburn. Taki właśnie to, ten Robbie Savage, taki to był gość. A ja też historyjkę z Robbie Savage'em. Kiedyś poleciałem do Londynu. Zostałem wysłany przez wydawnictwo, żeby tam podpatrzeć trendy rynkowe, wydawnicze, jakie można, co można ciekawego zobaczyć w gazetach. I tak przez dwa dni po tym Londynie sobie chodziłem po księgarniach i tak idę, patrzę, jest kręcona prawdopodobnie jakaś reklamówka w jednym z pubów, który jest zamknięty i pomalowany złotym sprayem, pół nagi, Robbie Savage jest przy szybie. I tak nachyliłem się, żeby zobaczyć, czy to jest faktycznie on, bo widziałem, że kręci się tam jakaś ekipa telewizyjna i Robbie Savage po prostu pozdrowił mnie środkowym palcem i poszedłem dalej do księgarni. Tak, zawsze był modnisiem, wcale bym się nie zdziwił, gdyby podczas kręcenia tej reklamy jeszcze miałby na sobie jakieś futro, bo to mniej więcej te klimaty. Chyba futro czasem nosi Paul Pogba, o ile dobrze pamiętam. To jest taki temat, który właściwie jest ciągle żywy w angielskiej prasie. Zastanawiam się, czy to jeszcze jest jakiś taki dobry serial, czy to już jest bardziej opera mydlana, ale chciałbym was wszystkich spytać o to, co by było happy endem tej historii i dla Paula Pogby, i dla Manchesteru United? No, happy endem na pewno byłby powrót Paula Pogby do wielkiej formy, bo wiemy nie tylko na podstawie tego filmiku, który oglądaliśmy, że to jest
piłkarz obdarzony wielkimi umiejętnościami. Pokazały to Mistrzostwa Świata, jego gra w reprezentacji Francji. Niektórzy uważają, że Didier Deschamps to jest jedyna osoba, która potrafi nad nim zapanować, która potrafi tchnąć go do rzeczy wielkich, choć sam wielkiego wzrostu Deschamps nie jest, ale jak wiemy, Napoleon też był mały, też był niski, a potrafił natchnąć całą armię do bitew. I wydaje mi się, że szkoda, że się nie mogliśmy o tym przekonać, bo Manchester United znowu, ta kolejka zaczęła wędrować troszeczkę do góry, znowu był na takiej krzywej wnoszącej zespół Ole Gunnara Solskjaera. Co do umiejętności, w ogóle to jest sprawa bezdyskusyjna. To nie jest tak, że Paul Pogba takie rzeczy robi tylko w domu, jak nie ma wokół niego rywali. On takie rzeczy potrafi robić na boisku. Natomiast myślę, że problem tkwi głębiej. Tkwi w tym, jakiego agenta ma Paul Pogba i wiemy, że ten agent lubi generalnie wywoływać zamieszanie, że lubi naciskać na kluby, że lubi robić szalone rzeczy, że lubi, jak jest ruch w interesie i o jego klientach się mówi. Mam na myśli oczywiście Mino Raiolę. I gdzieś cały czas ta saga transferowa pobrzmiewa. I teraz nawet przeczytałem, że hiszpańska prasa zastanawia się nad tym, czy Manchester United zdecyduje się na uwolnienie tej klauzuli Pogby, która będzie przedłużeniem jego kontraktu do 2022 roku, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się dalej w piłce wydarzy, ale i Hiszpanie tacy zatroskani, bo oni oczywiście chcieliby, żeby on przyszedł do Realu Madryt. Im więcej takich piłkarzy... Zidane jest fanem. Jest wielkim fanem jego, to raz. Dwa, im więcej takich osobowości nieszablonowych w sporcie w danym kraju, tym lepiej się też sprzedaje prasa i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to taka troska trochę fałszywa hiszpańskiej prasy, no, że Paul Pogba byłby bardzo zły, gdyby ten kontrakt został przedłużony, no, ale myślę, że tutaj wszystko jest w rękach Manchester United i dzisiaj to jest wróżenie z fusu. Mnie ten serial trochę nudzi, to takie już EastEnders się zrobiło. Prosimy Państwa o telefony do studia. Możecie Państwo zadawać nam pytania, możecie się dzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi Waszych ulubionych, ukochanych drużyn. 2233460060, powtórzę 2233460. Panowie, jeszcze was chciałem spytać o Paula Pogbę. Wydaje wam się, że tutaj jakby ta formuła się już wyczerpała i najlepsze i dla piłkarza, i dla Manchesteru United byłoby rozstanie, czy też ten związek jeszcze da się uratować, bo wiemy, że Ole Gunnar Solskjaer jest osobą, no powiedziałbym, o takim charakterze mało konfrontacyjnym. Raczej jest takim gościem bardzo, bardzo spolegliwym, który wiele człowiekowi może wybaczyć. Panie Rafale, jak pan na to patrzy? W tych dniach Paul Pogba obchodził 27 urodziny. Ole Gunnar Solskjaer twierdzi, właściwie jest przekonany, że Francuz będzie zawodnikiem Manchesteru United także w przyszłym sezonie. Troy Deeney, kapitan Watfordu, osoba niezwiązana z czerwonymi diabłami, uważa, że jedyną osobą, która może przekonać Pogbę do pozostania na Old Trafford, jest, uwaga, Bruno Fernandes, a więc nowy nabytek Manchesteru United, który świetnie, w zasadzie od pierwszego meczu, zaaklimatyzował się w Manchesterze United. Z Fernandeszem w składzie Manchester United jeszcze nie przegrał. Awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii, awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi. Jest w dobrej sytuacji, takiej pozycji wyjściowej na finiszu ligi, by atakować czołową czwórkę. Paul Pogba cały czas przekonuje, że chce grać o najwyższe trofea, że chce grać w drużynie, w której są gwiazdy, w której są piłkarze, którzy mogą pociągnąć zespół do takich trofeów. No to sprowadził mu Ole Gunnar Solskjaer Bruno Fernandesza, sprowadził także Igalo, który również się świetnie sprawdza. Ja myślę, że są duże nadzieje na to, że Pogba zostanie w Manchester United, zwłaszcza, że latem raczej wielu klubów nie będzie stać na płacenie ogromnych pieniędzy, a przecież Manchester United kupował Pogbę za 90 milionów funtów, więc myślę, że za drobnego Realowi czy innemu klubowi nie odda. Marcin, jak ty patrzysz na tę sprawę? Czy taki wymarzony dla kibica pod względem takiej wartości czysto sportowej środek pola Manchesteru United to byłby Scott McTominay, który zrobił gigantyczny postęp w ostatnich miesiącach, do tego Bruno Fernandes i Paul Pogba? Czy ty, jakby znając szatnie, bo przecież grałeś i w Lechu Poznań, grałeś w Legii Warszawa, wiesz, że taki facet jak Paul Pogba troszkę może być takim zgniłym jabłkiem, że niebezpiecznie jest go dalej trzymać w tej szatni, bo on może źle wpływać na cały zespół, na jakiś taki cały nastrój tego miejsca.
Ja myślę, że ta przygoda powinna się skończyć z tym sezonem, żeby Paul Pogba poszedł do La Liga reprezentować barwy Realu Madryt. Myślę, że to nie jest tak, mimo tego, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie związanym z epidemią koronawirusa, że tych najmocniejszych klubów nie będzie stać na bardzo wysokie transfery. Będzie, co nas trochę przeraża w tej sytuacji, ale jednak to jest prawda. Chodzą te kwoty, rozmawialiśmy przed tygodniem, Jadon Sancho ponad 100 milionów funtów i myślę, że tutaj może dojść do jakiejś wymiany barterowej, jeden piłkarz za dwóch, albo jednak pozyskanie, odzyskanie gotówki, zejście z kontraktu Paula Pogby i poszukanie już w to miejsce. Mówiliśmy o Jacku Grealishu, być może Jamesie Madisonie. Kogoś takiego, kto będzie trochę nawiązywał do tego, co robił z Manchesterem United Sir Alex Ferguson, do czego chce nawiązywać Ole Gunnar Solskjaer, czyli wykreować wielką gwiazdę bardzo utalentowanego angielskiego piłkarza na Old Trafford i z nim sięgać i z całą drużyną, rzecz jasna, po sukces. Mamy pierwszy telefon, jest na linii pan Jacek z Poznania. Dobry wieczór panu, panie Jacku. Ma pan 60 sekund i od razu drobna prośba, żeby pan ściszył telewizor. Chyba, że już pan to zrobił, to w ogóle proszę o tym zapomnieć. Witamy pana i słuchamy. Dobry wieczór panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Ja mam pytanie dotyczące Liverpoolu. Jestem wielkim kibicem Liverpoolu i mam pytanie dotyczące Timo Wernera i całej historii związanej z tym, że prawdopodobnie Timo Werner ma zawitać na Anfield. Chciałem zapytać, co panowie o tym wiecie. Co wiemy? Znaczy pan, nie jesteśmy w stałym kontakcie z Timo Wernerem, czasem jesteśmy z Jurgenem Kloppem na telefonie. Rozumiem, że pyta pan o to, czy Timo Werner to jest ciekawa opcja dla Liverpoolu, że to by było właśnie takie małżeństwo, obie strony byłyby szczęśliwe, tak? Do tego zmierzamy. Ja akurat śledzę prasę brytyjską, piłkarską i przed epidemią pojawiły się doniesienia, że Timo Werner byłby zainteresowany, w takiej sferze zainteresowania Jurgena Kloppa. Oni podobno bardzo się nawzajem szanują, lubią, a też chodzą pogłoski, że Mo Salah jest teraz mniej zadowolony z gry w Liverpoolu. W związku z tym jestem ciekaw, czy panowie coś na ten temat wiecie. To znaczy, możemy porozmawiać o Timo Wernerze, o tej opcji, że on by trafił do Liverpoolu, ale też mi się wydaje, że bardziej jest to prawdopodobne w momencie, w którym ktoś z tej trójki opuści Liverpool. Dziś wydaje się to mało prawdopodobne, ale nie jest to niemożliwe. Przy czym to ewentualne niezadowolenie Salaha, o którym pan wspominał. No, mnie się wydaje, że Timo Werner to ewentualnie byłby bardziej piłkarz na pozycję Sadio Mane niż Mohameda Salaha, bo o ile pamięć mnie nie myli, Timo Werner to jest piłkarz prawonożny. No ja uważam, że to jest bardzo dobra opcja dla Liverpoolu w momencie, w którym ktoś by uznał, Przemku, że gdzieś trzeba dokonać jakiegoś ruchu w obrębie tej znakomitej trójki, która tak świetnie się rozumie, która tak świetnie ze sobą funkcjonuje. Jak ty uważasz? Wydaje mi się, że dzisiaj to jest obostrzone zbyt wieloma ale, bo nie wiemy, kiedy wróci granie w piłkę, więc wydaje mi się, że wszystkie tego typu ruchy no, muszą zostać wstrzymane. Nie chce mi się wierzyć, żeby teraz odbywały się jakieś rozmowy transferowe, kontraktowe. Może w jakimś minimalnym stopniu te kluby są na łączach, albo jeśli ktoś z kimś się zna prywatnie i też ceni go jako piłkarza, tak jak to ma miejsce w tym przypadku. Jurgen Klopp raczej dokonuje transferów w punkt. To nie jest facet, który kupuje kogoś po nic, kogoś, kto jest mu niepotrzebny. To trio nie będzie funkcjonować wiecznie. To w piłce wszystkie super duety strzeleckie, tercety ofensywne, bloki defensywne, one wszystkie przemijają i ja bym się tak jednak nie zaczepiał na tym wątku, że Mohamed Salah jest niezadowolony z pobytu w Liverpoolu, bo bardzo często takie spekulacje gdzieś się pojawiają w prasie, podczas gdy nie ma taka sytuacja w ogóle miejsca. I no tak jak to troszkę sztucznie wywołany konflikt między Salahem a Sadio Mane, że oni w ogóle do siebie nie chce podawać i tak dalej. I wiemy, że często to jest bardzo mocno przesadzone, więc myślę, że dzisiaj Liverpool jest takim miejscem, w którym każdy piłkarz, który marzy o wielkich rzeczach, chciałby grać i że to bardziej piłkarz formatu nawet Timo Wernera potrzebuje Liverpoolu niż Liverpool na tę chwilę potrzebuje jego, ale zgodzę się z tym, że w pewnym momencie przyjdzie taki czas, że w Liverpoolu będzie potrzebna wymiana krwi, wymiana kilku ogniw, bo ten zespół nie będzie mógł cały czas jechać, mówiąc tak kolokwialnie, na tym samym patencie, więc każde
duże nazwisko, każdy piłkarz, który ma wysokie umiejętności, będzie wskazany, żeby w tym Liverpoolu się pojawić i troszeczkę fermentu zasiać, wywrzeć trochę konkurencji, no bo wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Salah, Firmino i Mane, oni są wpisani do protokołu meczowego w zasadzie na tydzień przed każdym spotkaniem. To tutaj nie ma nikt wątpliwości, że oni zagrają. I paru innych zawodników też. Ten Liverpool jest bardzo taki stały i w pewnym momencie może stać się przewidywalny, więc też wydaje mi się, że Klopp jako trener, który chce zostać w Liverpoolu jak najdłużej, myśli o budowaniu go długofalowo, a nie o tym, co będzie tylko jak się skończy koronawirus. Bo jest to ciekawa opcja na pewno. Ja też tak uważam. Tak się składa, że Przemek Pełka komentuje nie tylko Premier League Ekstraklasę, ale także Bundesligę i wiem, że tą ligą się, Przemek, interesujesz. No powiem szczerze, jeśli chodzi o Timo Wernera, to ja jestem za. Poza tym wydaje mi się, że to jest jednak piłkarz na tym rynku, nawet w obecnej sytuacji, w zasięgu, bo on ma chyba klauzulę, z tego co sobie dobrze przypominam, sięgającą 50 milionów funtów, czyli to nie są jakieś niewyobrażalne pieniądze, bo kiedy mówimy o takich, że tak powiem, głośniejszych nazwiskach, to już te kwoty zaczynają być w okolicach 100-120 milionów. Przemek, jak tobie się podoba ten pomysł? Timo Werner i Liverpool, to się może udać? Myślę, że pomysł jest świetny, tylko trzeba sobie zadać pytanie, gdzie ten Timo Werner miałby grać, w jakie miejsce na boisku miałby zająć, bo trudno sobie na ten moment wyobrazić, żeby upchnąć wszystkich czterech piłkarzy jednocześnie w podstawowym składzie. Natomiast bezsprzecznie Liverpool potrzebuje opcji jakiejś B, bo wiemy, że natłok meczów to nie są lata 80. czy 90., że jedną jedenastką można sobie spokojnie grać, bo wiemy, że nawet w tym sezonie, i to było dość mocno widoczne, zdarzały się momenty, w których to trio po prostu nie mogło zagrać. Były i kontuzje mięśniowe Mané i z różnych powodów rotacyjnych też ci piłkarze nie mogli grać wiecznie. Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy Timo Werner przyjąłby rolę takiego quasi-rezerwowego, takiego, który grałby, powiedzmy, nie, wiadomo, że nie 100% spotkań, bo żaden piłkarz nie gra 100% minut na boisku, ale czy byłby w stanie zaakceptować taką rolę na początek wchodzącego, uzupełniającego, a w dalszej perspektywie pewnie podstawowego piłkarza. Natomiast co do samych umiejętności i przydatności tego zawodnika, to myślę, że byłby to fantastyczny ruch. To jest wyjątkowo szybki piłkarz, bramkostrzelny, więc na pewno ktoś taki, kogo Liverpool potrzebuje. Wiem, że ten drugi garnitur Liverpoolu już nie jest tak atrakcyjny, już nie jest tak fantastyczny jak ten pierwszy. I okej, zdarzały się momenty, kiedy mecze, w których ratował sytuację Alex Oxlade-Chamberlain, ale już o Shakirim raczej byśmy tego nie powiedzieli. Jedno spotkanie z Manchesterem United, któremu wyjątkowo się udało. Pojedyncze spotkania też dobre rozgrywał Origi, natomiast nie ma kogoś takiego, nie ma takiego zabezpieczenia, żeby Jurgen Klopp mógł spokojnie sobie tym składem rotować. A więc przyjście kogoś takiego jak Timo Werner dałoby zupełnie inne pole manewru. Poza tym są takie transfery, które są też trochę kamieniami milowymi w kolejnych krokach rozwoju danego klubu. Ja pamiętam, jak Jurgen Klopp negocjował z Liverpoolem, bo on się pewnie aż tak bardzo nie wahał. Nie, on jak usłyszał, że Liverpool, to od razu powiedział do swojej żony, nie ma takiej możliwości, żeby ja tam nie podpisał kontrakt. Czy nawet jak już wiedział, że będzie menedżerem Liverpoolu, to on powiedział takie fajne zdanie, że jak obserwował Liverpool wcześniej to, co robi na rynku transferowym, to na przykład bardzo mu się spodobało to, że ściągnęli Firmino. Powiedział, że to taki był ruch, który jemu się spodobał, że to tak jakby ktoś już pod niego układał ten zespół, a on przecież jeszcze wtedy, kiedy ten transfer Firmino był dopinany, nie wiedział, że będzie trenerem Liverpoolu, więc to myślę, że Klopp akurat ten rynek bardzo dobrze zna i to na pewno, to jest sprawdzony transfer, nie byłoby tutaj przestrzelania. No dobrze, a czy są takie pozycje, które można wzmocnić w Liverpoolu i to nie będzie jakieś takie bardzo trudne wyzwanie, zadanie dla menadżera? Czy dzisiaj to jest po prostu tak funkcjonujący organizm? Ale też musimy pamiętać, że w Lidze Mistrzów ich nie ma, bo odpadli z Atletico. Ja sobie tak przypominam to spojrzenie Sir Alexa Fergusona na piłkę i on zawsze wiedział, że po sezonie nie trzeba wymieniać całego wagonu piłkarzy, ale te 2-3 nazwiska, które sprawią, że nagle ta krew będzie szybciej w tych żyłach pulsować, przepływać,
jest bardzo potrzebna. Transfery są generalnie potrzebne z tego względu, że no nawet tacy piłkarze, którym się wydaje, że ich pozycja jest niepodważalna w zespole, z różnych względów, albo ze względu na to, że mogą doznać kontuzji. Ten sezon, tak jak powiedział Przemek, dla Liverpoolu jest wyczerpujący. Liverpool i Wolverhampton to są dwa zespoły, które rozegrały jakąś absurdalną liczbę spotkań. Nie wiem, czy gdybyśmy zsumowali te mecze, to by tam setka nie pękła, jeśli chodzi o front ligowy i pucharowy. I nawet dzisiaj patrzymy, gdybyśmy przeanalizowali Liverpool pozycja po pozycji, to pewnie byśmy z trudem znaleźli kogoś, kto miałby wskoczyć do składu 1-1 i zastąpić danego zawodnika, bo od Alissona począwszy poprzez wahadła. Ale myślę, że właśnie te boki obrony, Trent Alexander-Arnold i Andy Robertson, są tak strasznie wyeksploatowane, że tutaj przydałby się ktoś, kto chociażby naciskał albo by się zaczął uczyć od tych piłkarzy. Ja wiem, że Alexander-Arnold jest młody i przed nim jest jeszcze pewnie 10 lat gry na wysokim poziomie. Natomiast czasami odnosiłem takie wrażenie w tym sezonie, jak patrzyłem na Robertsona, że kiedyś powiedział José Mourinho, że można się zmęczyć od samego patrzenia na to, jak on biega. I że on gdzieś już nie biegał na tym piątym biegu, ta jego gra nie wyglądała w taki bardzo dynamiczny sposób. I to jest zupełnie naturalne, to nie jest zarzut pod jego adresem, tylko to też pokazuje, że ci ludzie się męczą, że są tylko ludźmi, że tam nie ma kabli pod spodem, tylko są żyły i to są ludzie z krwi i kości. A kto by się przydał? Na pewno zobaczyłbym w Liverpoolu jakiegoś takiego piłkarza, który by wszedł i byłby w stanie od razu rzucić rękawice tym piłkarzom, którzy tam są, znaczy, w kwestii rywalizacji. Jest piłkarz u największego, dzisiaj największego rywala, który miałby bankowo tam miejsce. Kevin De Bruyne zupełnie zwiększył możliwości. Kevin De Bruyne, ale to jest nieprawdopodobne. Wiesz, chodzi mi o kogoś takiego, bo Kevin De Bruyne tam jest i zeznamy go możliwości, ale ktoś taki jak Bruno Fernandes i jego transfer do Manchester United, gdzie facet przychodzi i oczywiście Manchester United z jednej strony ten Bruno Fernandes jest w łatwiejszej pozycji, bo ma kogo wyciągać, ale z drugiej strony bierze na barki historię wielkiego klubu. I to jest bardzo ciekawy transfer i taki, nie chcę powiedzieć, że nieoczywisty, bo pewnie ten Fernandes był w notesach 100 scoutów. Przecież sam Manchester United o tego piłkarza starał się miesiącami. Latem już miał trafić naprawdę na Old Trafford, więc kogoś takiego chętnie bym zobaczył. Na pewno jakąś świeżą krew. Przemek powiedział, Pełka, że dzisiaj są już takie czasy, że się jedną jedenastką nie da wygrać rozgrywek. Ja uważam, że się da, bo to nie całkiem niedawno Leicester City zrobiło. Można tę jedenastkę do dzisiaj w środku nocy wymienić. Pan Emil jest z nami. Dobry wieczór panu, panie Emilu. Pan Emil z Babic. Słuchamy pana. Z czym pan do nas telefonuje? Mam pytanie o Manchester United, a konkretnie o Ole Gunnara Solskjaera. Chodziły słuchy mniej więcej jakoś w połowie tego już nieszczęsnego sezonu, że on na koniec sezonu, obie strony sobie dziękują i przychodzi ktoś inny. Co panowie o tym sądzą, czy w tej sytuacji Manchester United powstrzyma się od takiego ruchu i po prostu zostawi Ole Gunnara Solskjaera, czy jednak na przykład będą zabiegać o Mauricio Pochettino? Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście przewijał się w tych dyskusjach Mauricio Pochettino. Te wszystkie wolne nazwiska wielkich trenerów albo takich szkoleniowców, którzy są kojarzeni w ostatnim czasie z jakimś sukcesem albo z dobrą pracą, Massimiliano Allegri. Ale mi się wydaje, że na ten moment to jest zupełnie nieaktualne, choćby dlatego, że Ed Woodward, człowiek zarządzający Manchesterem United, w pewnym momencie tak mocno postawił na Ole Gunnara Solskjaera i trochę sam siebie też postawił pod ścianą, że tutaj już nie ma ruchu. On powiedział, że Ole Gunnar Solskjaer to jest ten człowiek, któremu my musimy zaufać i musimy wierzyć w to, że na końcu tej drogi czeka nas jakiś sukces, coś pozytywnego. Wydaje mi się, że do pewnego momentu mieliśmy co do tego gigantyczne wątpliwości. To właśnie jest ten roller coaster, prawda? Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale im dłużej to trwa, tym człowiek coraz częściej myśli sobie, a może w tej, to jest jednak jakiś odpowiedni plan dla Czerwonych Diabłów. Jedna z trudniejszych postaci trenerskich do jednoznacznej oceny w ostatnich latach w Premier League, Ole Gunnar Solskjaer. Z jednej strony gigantyczna sympatia pod jego adresem i to uwielbienie kibiców do Ole Gunnara Solskjaera, piłkarza, który dał im jedną z najcudowniejszych nocy w historii klubu po zwycięstwie nad Bayernem w finale Ligi Mistrzów. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, roller coaster, super początek, później dołek, ale
to, za co ja szanuję Ole Gunnara Solskjaera, to, że potrafił z tego dołka wyjść. I ktoś może powiedzieć, dobra, przyszedł Bruno Fernandes i wziął sprawy w swoje ręce, ale jak jesteś trenerem w takim klubie, to jest normalne, że czasami przychodzą wielcy piłkarze i potrafią takie sprawy brać w swoje ręce. Przecież Alex Ferguson robił to notorycznie, ściągał po prostu rewelacyjnych piłkarzy. Przyszedł Cantona, wokół którego można było zbudować drużynę Manchester United. Przychodził Robin van Persie, przychodzili inni wielcy piłkarze, napastnicy, kreatorzy, liderzy szatni. I wracając jakby do pytania, myślę, że sytuacja ogólnoświatowa zrobiła się w tej chwili taka, że też złagodzą się trochę obyczaje i myślę, że to takie bieganie z widłami, z pochodniami trochę się skończy. Mam nadzieję, że na jak najdłużej. Nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, że trwa epidemia koronawirusa i ktoś mówi, no dobra, to w trakcie tej pandemii to się dogadamy z Pochettino i on zastąpi Ole Gunnara Solskjaera. Byłoby to takie, no nawet z ludzkiego punktu widzenia, niefajne. Zwłaszcza, że przed wybuchem tej pandemii akurat Solskjaerowi szło tak dobrze, że on ma wszystkie karty w swoich rękach i też ma argumenty na obronę decyzji Eda Woodwarda, o czym wspominałeś. I też wydaje mi się, że ma jednak niezwykły kredyt zaufania u kibiców, bo nawet kiedy Manchesterowi United nie szło, to kiedy wychodził z tego tunelu Ole Gunnar Solskjaer i szedł na swoje miejsce, a ten skórzany fotel, to zawsze tam były brawa, tam nigdy nie było żadnych gwizdów, także wydaje mi się, że to jest... Tak, Ole at the wheel i pamiętamy też Rio Ferdinanda, który chyba po meczu wygranym z Paris Saint-Germain właśnie wypowiedział te słowa: Manchester United wrócił, Ole at the wheel. Ale to się jeszcze uzupełniając dosłownie na sekundę wątek Solskjaera. Ja miałem okazję rozmawiać z Andym Cole'em, który przyleciał do Polski. Zaraz to było po decyzji podjętej, że zostaje Ole Gunnar Solskjaer tymczasowym menedżerem i on mówi do mnie: słuchaj, to jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć Manchester United. To jest nasz człowiek, to jest nasz gość, jego serce to jest Manchester United. On jest po prostu Manchesterem United. I jednak no jak słyszysz takie słowa od człowieka, który był tam i go zna i wie, to patrzysz troszeczkę inaczej na całą tę historię. A też mi się wydaje, to może zwrócę się z tym do Rafała, że ma to szczęście Ole Gunnar Solskjaer, że zawsze był bardzo porządnym facetem. Był dobrym piłkarzem, ale też takim dobrym człowiekiem. A poza tym jednak te opinie w mediach kreują jego byli koledzy z boiska. Czyli to jest Gary Neville, to jest Rio Ferdinand, to jest Roy Keane, który naprawdę bywa ostry jak brzytwa, ale jeśli chodzi o Ole Gunnara Solskjaera, to zawsze potrafi się ugryźć w język albo nawet wziąć go w obronę, co też w dzisiejszym świecie, panie Rafale, ma bardzo duże znaczenie, prawda? Bo każdy się jednak wsłuchuje w ten głos mediów, głos ekspertów i często na tej podstawie podejmuje, powiedziałbym, takie nieprzyjemne decyzje dla menedżerów. Tak, Ole Gunnar Solskjaer zbudował przede wszystkim, a właściwie odbudował atmosferę w szatni. Nie dziwię się jego byłym klubowym kolegom, że gryzą się w język, gdy chcieliby chociaż przez chwilę pokrytykować norweskiego menedżera Manchester United, bo to rzeczywiście była niezwykle pozytywna postać i teraz ta atmosfera w zespole sprawia, że nawet bez Pogby, nawet bez Rashforda drużyna potrafi odnosić sukcesy. Zresztą na korzyść Ole Gunnara Solskjaera wskazują także dokonane transfery przez Norwega. Przecież i Maguire, i Wan-Bissaka, Fernandes, wypożyczenie od Jona Igalo, to naprawdę były strzały, jeśli nie w samą dziesiątkę, to przynajmniej w dziewiątkę. Wszystkie one były trafione i zwycięstwa bez Rashforda, bez Pogby w ostatnich meczach, czy nad Chelsea, czy nad Manchesterem City, powodują, że nie wierzę w możliwość zmiany na stanowisku menedżera Manchesteru United, chociaż na pewno wielu zwolenników miałaby kandydatura Mauricio Pochettino. Mi się przypomina taka historia jeszcze a propos Ole Gunnara Solskjaera. On kiedyś opowiadał w jednym z wywiadów, że w Norwegii z dziećmi oglądał mecz Manchesteru United w telewizji i nagle śpiewają kibice piosenkę o Ole Gunnarze Solskjaerze i to chyba dwaj synowie jego mówią: tato, słyszysz, śpiewają piosenkę.
No śpiewają, a co myśleliście, że tam był jakimś anonimowym piłkarzem? Jakby te dzieci nie mogły w to uwierzyć, że kibice takiego klubu śpiewają piosenkę o ich ojcu, mimo że on tam już od dawien dawna nie grał. Tak, a poza tym to zawsze był człowiek, którego charakteryzowała i charakteryzuje taka niezwykła skromność. Myślę, że z tego to się bierze, że on nigdy się pewnie nie przechwalał przed swoimi dziećmi. A wy wiecie, gdzie ja grałem, a wiecie, co ja robiłem, jakie ja bramki strzelałem. Jak ważne były to gole. Jest z nami pan Maciek z Kielc. Dobry wieczór panu, panie Maćku. Komu w Anglii pan kibicuje? Dobry wieczór. Nie mam swojego ulubionego klubu. Lubię oglądać po prostu piłkę nożną. Oglądam ligę angielską, ligę hiszpańską, ligę polską. Jest wiele klubów, w którym kibicuję, bo lubię oglądać dobrą piłkę. Rozumiem. Tak można powiedzieć. A czy pan ma jakieś pytanie do moich kolegów, tak, do naszych ekspertów? Czy po prostu chciał się pan podzielić swoją pasją do piłki? Nie. Mam pytanie odnośnie Sheffield United. Hmm? Bo drużyna Chrisa Wildera jednak dobrze sobie radzi, mi się wydaje, w tym sezonie. No jak patrzę teraz tabelę, są na 7 miejscu. I można powiedzieć, że są taką małą rewelacją tej ligi, bo ich mecz się fajnie ogląda. W zeszłym sezonie taką drużyną był Wolverhampton. I czy Sheffield United może odnieść podobny sukces jak w zeszłym sezonie Wolverhampton? Dobrze, dziękujemy panu, panie Maćku. Fajnie, że pan właśnie wspomniał o Sheffield United, bo to nawet nie jest mała rewelacja, to jest wielka rewelacja tego sezonu, ale też jest to klub, który pokazuje, jak ważna jest ciągłość w drużynach piłkarskich. I tutaj wracamy do Chrisa Wildera, który tak powolutku to sobie układał, doszedł do Premier League i pewnie niektórzy myśleli, no facet oszalał, nie wydał tam, nie wiem, 150 milionów funtów, tak jak zrobiła to Aston Villa, tylko uznał, że tymi ludźmi, którym ufa, jest w stanie tam zacząć się rozpychać łokciami nie tyle tam w okolicy miejsca, nie wiem, 12 czy 14, ale to przecież za chwilę może być ekipa, Przemek, która wyląduje w Lidze Mistrzów, bo pan powiedział o tym, że Sheffield jest na miejscu 7. Faktycznie tak to wygląda, ale Sheffield ma 43 punkty, Manchester United ma 45 i Sheffield United ma rozegrane jedno spotkanie mniej, a musimy pamiętać, że Manchester City no, na ten moment nie będzie grał w kolejnej edycji Ligi Mistrzów i to by oznaczało, że szable w dłoni na Ligę Mistrzów. The Blades. Gdyby anulowano ten sezon, to chyba by obok Liverpoolu największą stratę odczuliby właśnie kibice z Bramall Lane. Lubię bardzo mecze z udziałem tej drużyny, oglądać, komentować, bo to jest taka drużyna, która dała nam powiew świeżości. Tutaj nawiązanie do Wolverhampton, jeśli chodzi o pozycję w tabeli ligowej, jest ok, natomiast to jest osiągnięte dwoma zupełnie różnymi środkami. Wiemy, jak to się odbywało u Wolverhampton, bardzo dobre, bliskie relacje z Jorgem Mendeszem, wiele klubów na poziomie Championship miało pretensje wręcz o to do władz ligi, że ktoś pozwala na taki, no nie chcę powiedzieć proceder, bo to jest takie słowo, które brzmi bardzo groźnie, ale że pozwala na dopuszczenie takiej sytuacji, że nagle piłkarze z wielkimi nazwiskami przychodzą do klubu z Molino. Też pamiętajmy, że ten portfel jest bardzo gruby. To jest bardzo gruby portfel. Przecież są chińscy inwestorzy. I to jest wszystko takie z przytupem. Tak jak się zaczynają te mecze na Molino od tych buchających ogni i tych przyciemnionych świateł. I zawsze kończą się piosenką o trenerze, który jest tam niezwykle osobą szanowaną. No, Nuno Espirito Santo na pewno wyrósł w ostatnim czasie, w ostatnich latach na jednego z najważniejszych trenerów w ogóle w Anglii. Cała ta jego filozofia. Przeczytałem o nim mnóstwo tekstów i za każdym razem, jak coś nowego się pojawia, to coraz lepiej rozumiem, dlaczego on jest tak szanowany przez kibiców, przez piłkarzy, a niewiele osób o tym pamięta, ale on chyba był pierwszym klientem Jorge'a Mendesza w ogóle, jeszcze tak, jako piłkarz. Jako bramkarz. I dlatego też ta relacja ich została tak mocno zawiązana i ona trwała przez wiele lat i pomyślałem sobie, że nawet gdyby Mendesz chciał w ten sposób odwdzięczyć się w budowaniu wielkiej drużyny swojemu tak naprawdę kumplowi, bo oni się przez te wszystkie lata zaprzyjaźnili. Nie byłoby w tym nic złego, ale Wolverhampton ma bardzo wielu piłkarzy ultraofensywnie grających. To jest zupełnie inne granie w piłkę. To jest drużyna, na którą patrzy się z wielką przyjemnością. Jedna z najbardziej, jakbyśmy te kategorie stworzyli, entertainers, to na pewno jedna z takich drużyn w lidze angielskiej. Sheffield to osiąga innymi środkami. Mniejsza kasa, defensywka, bardzo proste granie. Granie takie wyrafinowane, granie na najwyższym poziomie Championship, które okazało się w przełożeniu na angielską elitę, wystarczyło do tego, żeby teraz być na 7 miejscu. I to jest niesamowita historia, która powinna być pewnego rodzaju wyznacznikiem drogi dla
dla klubów formatu Sheffield United, bo to, że Sheffield United powiedziałeś, ile ma? 43 punkty teraz? 43 punkty, United. Manchester United na piątym miejscu, 45, ale jedno spotkanie mniej rozegrane. No i to jest, i to nam jakby definiuje wszystko w tym temacie, gdzie drużyna z zupełnie innymi oczekiwaniami, no nikt się tego nie spodziewał po Sheffield United, nawet jak czytałem opinie ekspertów przed sezonem, to jednym tchem przez wszystkich wymieniani byli jako główni kandydaci do spadku w tym sezonie. Tak też piękna historia, bo przecież Chris Wilder od dzieciaka kibicuje Sheffield United, był piłkarzem tego klubu. Ty powiedziałeś, że ta taktyka niezbyt skomplikowana. Ja bym się tutaj nie zgodził i od razu odbiję piłeczkę do Marcina Rosłonia. Marcin, mi się wydaje, że właśnie w obrębie strategii gry to ja nawet byłbym skłonny powiedzieć, że Sheffield jest jedną z najciekawiej grających i funkcjonujących zespołów w ekstraklasie angielskiej. Też przypominam sobie zdanie Pepa Guardioli, który przygotowując się do meczu przeciwko ekipie Chrisa Wildera, był po prostu zachwycony. Właśnie był zachwycony tym, jak cała ta drużyna ze sobą współdziała. Jak to tam wszystko jest to odpowiednio... Mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo ja być może nie doprecyzowałem, że chodzi też o widowiskowość tego stylu, że tutaj te środki są prostsze, ale oczywiście każdy człowiek wie, co ma robić na boisku. Tak, znaczy no, na pewno nie, taka różnica między Leicester, które szło po tytuł mistrzowski, a Sheffield United jest taka, że tam był Vardy, prawda? Tam był Mahrez, tam też byli goście właśnie od tych fajerwerków, których zbyt wielu w Sheffield United nie ma. To Marcin, co ty uważasz o drużynie Chrisa Wildera, o tym całym pomyśle na grę, bo kiedyś mówiło się, że żeby, nie wiem, w Anglii ktoś dobrze funkcjonował w takim układzie z trójką środkowych obrońców, z dwoma wahadłowymi, to trzeba od razu sięgać, nie wiem, po trenera z Włoch albo trenera z Hiszpanii, czy też wspomnianego tutaj wcześniej Nuno Espirito Santo, bo przecież ta gra Wolverhampton. A tu się okazuje, że Chris Wilder, tam w głowie wszystko jest poukładane i jest plan, jest pomysł na ten zespół. No tak, a na początku wydawało się, że to może Norwich, które zaskoczyło w połowie września Manchester City z takimi piłkarzami jak Pukki, Cantwell czy Buendia, oni będą lepszym z tych Beniaminków. Natomiast Sheffield United, rzeczywiście oni zachwycają, bo są nieprawdopodobnie równi. Te zwycięstwa nie są jakieś nadmiernie spektakularne, natomiast oni potrafią po pierwsze świetnie bronić i bardzo skutecznie atakować. Lundstram, mówimy o takich piłkarzach jak McGoldrick, który tam no, niby w tym ataku nie robi nic wielkiego, ale jednak jest niezwykle wartościowy, bardzo rzetelna gra obronna. Nie, ja przepadam za The Blades i bardzo mocno im kibicuję, tak samo jak Liverpoolowi kibicuję z czystego serca, żeby po tych 30 latach udało się ten tytuł mistrzowski zdobyć, więc rzeczywiście tutaj potwierdzam słowa Przemka, że to byłyby największe takie naprawdę tragedie właśnie dla The Blades, Chrisa Wildera i Liverpoolu Jurgena Kloppa. Jest z nami teraz pan Mariusz z Bielsko-Białej. Witamy pana. Wiemy, że pod Beskidzie tam idzie pod Beskidzie ostro na Ekstraklasę. Nie wiemy, jak to się wszystko zakończy, czy będziemy mogli dograć ten sezon, czy nie będziemy mogli go dograć. Dobry wieczór panu. Wiem, że pan do nas telefonuje w sprawie tej błękitnej części Manchesteru. Czy to prawda? Tak, witam panu. Dobry wieczór. Chciałem właśnie zapytać krótko, czy panowie coś wiedzą ewentualnie co dalej z Manchesterem City i ewentualnie z jego wielkimi gwiazdami, które po sezonie podejrzewam nie będą już chciały grać w Manchesterze. Dziękujemy panu za to pytanie. No to jest właśnie, to jest kwestia, nad którą warto się zastanowić. Wiemy, co powiedział Pep Guardiola, że on jest związany kontraktem z Manchesterem City, że on tam jest szczęśliwy, świetnie mu się współpracuje z władzami klubu. To też są ludzie, z którymi wcześniej przecież miał przyjemność pracować w Barcelonie, ale też powiedział, że jakby no, jest osobą lojalną. Bez względu na to, co się stanie, gdzie wyląduje Manchester City, jak poważne i jak drakońskie kary zostaną na nich nałożone, to nawet gdyby to miało być League 2, to on też zostanie w Manchesterze City. Jak ty to wszystko widzisz, jeśli chodzi o piłkarzy? Bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa kwestia, którą podniósł pan Mariusz. Jak oni się zachowają? No wiemy, że na razie mają 2-1 z Madrytu. Gdyby wygrali Ligę Mistrzów, czego wykluczyć nie można, też wiemy, że to jest uwarunkowane tym, czy rozgrywki zostaną dokończone i czy oni przejdą królewskich, to co będzie w dalszej fazie turnieju, ale gdyby
tak hipotetycznie zakładając, wygrali Ligę Mistrzów, mają Puchar Ligi, to byłby kapitalny sezon dla Manchesteru City. Nam by wszyscy zapomnieli o tych 25 punktach straty do Liverpoolu, które już tam wszyscy zrobili bye-bye. Na pewno wytrącony by im został z ręki argument, którym by się mogli podpierać piłkarze, że chcemy teraz iść gdzieś, gdzie się zdobędzie jakieś trofea. Po pierwsze, oni już te trofea zdobywali na krajowym podwórku, gdyby do tego dorzucili Ligę Mistrzów. Szkoda naprawdę, że tak się stało, bo z wielką przyjemnością patrzyłem na to, co Manchester City zrobił w Madrycie i pamiętam tę rywalizację Manchesteru City z Realem, kiedy jeszcze trenerem Manchesteru City był Manuel Pellegrini. To był zresztą półfinał Ligi Mistrzów, a więc coś, co się Pepowi Guardioli nie udało z Manchesterem City. Tutaj 1-0 dla Pellegriniego i wielka szansa naprawdę na to, by awansować dalej. Co zrobią piłkarze? Dużo zależeć będzie od tego, co zrobi Guardiola, bo wydaje mi się, że dzisiaj Guardiola i Klopp są takimi trenerami, dla których piłkarze przychodzą do klubów i dla których mogą w klubach zostać. Więc jeżeli to byłaby odpowiednia dyskusja na takim poziomie, że po prostu zaciskamy zęby, robimy tutaj swoje, walczymy na krajowym podwórku o trofea. Na koniec też musimy pamiętać o rachunku ekonomicznym, czy tam by się zgadzało wszystko w kwestiach tygodniówek. Teraz jest duża debata wokół tego, to jest jakby temat na inny wątek w tej naszej rozmowie. I tak naprawdę ciężko przewidzieć, to jest bardzo indywidualna kwestia każdego z tych piłkarzy. Piłkarze dzielą się na tych, którzy już są troszkę nasyceni różnymi rzeczami, jeśli chodzi o trofea. I w City myślę, że jednak piłkarze skoczyliby w ogień za Pepem Guardiolą. I jeżeli on powiedział, że ja mam nadzieję, że to nie są tylko piękne słowa, że on by został w Ligue 2 nawet z Manchesterem City. Nie chce mi się trochę w to wierzyć, a nikt go aż tak nie będzie testował. Natomiast no, dla takiego menedżera to też futbol, życie w świecie piłki bez Champions League, to jest trudna sprawa. Chwilowo nam koronawirus zawiesił ten cały dział. Wiemy, że Pep Guardiola też ma inne problemy. Teraz zmarła jego matka na koronawirusa. To jest wiadomość z dzisiaj i też bardzo to mocno przeżywa, więc tak trochę ten Manchester City dostaje w ostatnich dniach, bo i afera z Kyle Walkerem, teraz śmierć menedżera, mamy menedżera i myślę sobie, że ciężko jest dzisiaj to zwróżenie z fusów, który z piłkarzy zostałby. Ja myślę, że ci, którzy są inteligentni i cały czas chcą się rozwijać piłkarsko, to jednak zostaliby pod skrzydłami Guardioli. Rafał, a ty jak uważasz? Dojdzie do jakiegoś masowego eksodusu piłkarzy z Manchesteru City? Mnie osobiście nie chce się w to wierzyć, ale jakie jest twoje zdanie? No wierzę, że Pep Guardiola, jego osoba sprawi, że piłkarze zostaną na Etihad bez względu na to, czy będziemy oglądali w Lidze Mistrzów Manchester City w przyszłym sezonie, czy też nie. Tak pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć, że dzisiaj to Manchester City w takim zdenerwowaniu mógłby od razu sprzedać Kyle'a Walkera, który ostatnio nieźle narozrabiał, ale myślę, że jak zapłaci dużą karę finansową, to wtedy zrozumie, jak bardzo zbłądził w ostatnich dniach. No bardzo wierzę w to, że zostanie De Bruyne, a jeśli on zostanie, to myślę, że przekona także kilku innych kolegów, by także próbowali ten Manchester City ponownie do tych pucharów wprowadzić. Bo przypomnę, że ta kara na dziś to 2 lata, ale Manchester City odwołał się do sądu arbitrażowego, do spraw sportu. Nie wiadomo, kiedy ta sprawa zostanie rozpatrzona. Wiemy, w jakich czasach w tej chwili żyjemy. Ja już nawet nie używam słowa koronawirus, tylko od razu mówię zaraza, bo to brzmi groźniej i koronawirus to trochę za łagodne słowo na to, co nam zrobił. Panowie, ale dzisiaj do nas dotarły, myślę sobie, takie bardzo optymistyczne wiadomości z Niemiec, bo i Bayern wraca do treningów. Na razie to są grupy kilkuosobowe, Schalke chyba nawet do 7 osób w jednej grupie ćwiczy, Borussia Dortmund, nie wiem, tam chyba na razie dwójkami, ale no to są takie informacje, jakich chyba wszyscy potrzebujemy. Gdzieś się pojawia to światełko w tunelu. Plan Bundesligi jest taki, by wznowić rozgrywki, oczywiście bez kibiców, w połowie maja. No zaskakujące są te informacje. Tak jak powiedziałeś, powiało optymizmem. Ja na początku, jak to przeczytałem pierwszą taką informację, to myślałem, że to jest jakiś fake.
No ale później zobaczyłem zdjęcia Roberta Lewandowskiego jadącego na trening piątkami w Bayernie. Odległość zachowana 1,5-2 metry od piłkarzy, ale chodziło o to, jak powiedział Manuel Neuer, żeby poczuć piłkę przy nodze, żeby znowu się cieszyć grą, żeby to była taka sytuacja, w której ty wiesz, że nie siedzisz już w domu, nie masz tego lockdownu, tylko wracasz na boisko. Bardzo ciekawy wątek, bo tak tydzień temu mówiliśmy, to chyba Przemek powiedział takie zdanie, że jeśli ktoś miałby być gotowy na to, żeby wrócić do grania jako pierwszy, to byłaby to Premier League, to ja nie wiem, czy to teraz nie jest taka próba sił tych lig, która jest mocniejsza, lepiej zorganizowana. Wiemy, że ten Ordnung niemiecki zawsze jest bardzo mocny i tutaj w tej rywalizacji, kto wie, czy Bundesliga nie wysuwa się na prowadzenie, że to ona jednak wznowi rozgrywki jako pierwsza. Wydaje się to w dobie tego, co człowiek czyta, słucha, ogląda, że to jest dzisiaj niemożliwe, bo wszędzie na całym świecie ludzie są kolejni, zarażeni, umierają i to już są po prostu tysiące ludzi. A jednak gdzieś proszę zobaczyć, jaki ten futbol jest silny, jaki on niesie ze sobą przekaz, że jest potrzebny, że ludzie gdzieś też czekają. No, ile osób po prostu pisze do mnie jakieś wiadomości, że jak ja bym sobie obejrzał jakiś mecz, już jakikolwiek. No ale ja też tak mam, że to już, nie wiem, teraz jest chyba 20 kilka dni, 25 dni. Ile byśmy dzisiaj dali za taki mecz, nawet bez kibiców, prawda? Tak, żeby zobaczyć, że ta piłka się turla po tym boisku, że ktoś tam biegnie, ktoś podaje, ktoś strzela. No to też jest odskoczyłem od naszych takich codziennych problemów, a teraz tym problemem jest to, że praktycznie nic nie można zrobić. Nawet biedny Rafał nie może iść sobie pobiegać na Saskiej Kępie, zrobić tej swojej piątki, bo już nie pozwalają nawet biegać, więc... Tak, został pan Rafał cofnięty. Tak, cofnięty został do domu. Bo chyba podczas szturmu na Wałmie do Szyńskiej. Była próba przebiegnięcia tam chyba 1800 metrów, ale odpowiednie służby mundurowe zareagowały. Jest z nami pan Szymon z Krotoszyna. Dobry wieczór panu, panie Szymonie. Witamy bardzo serdecznie pana. Dobry wieczór, dobry wieczór. I ciekawi jesteśmy, czym chce się pan z nami podzielić, a może o co chciałby pan spytać nas. Ja mam pytanie o tą lepszą część Manchesteru, czyli tą czerwoną. Jakie mają państwo jakby zdanie na temat tego transferu Bruno Fernandesza, no i też plotek związanych z transferem Jadona Sancho? Dziękujemy za to pytanie. Już troszkę rozmawialiśmy o Bruno. W poprzednim programie ten wątek był też poruszony. Tak, to rzeczywiście jest taki piłkarz, który swoją obecnością wszystkie wskaźniki ważne dla drużyny poprawia. One właściwie układają się już w taki wykres pionowy, można powiedzieć. Także tutaj jakby ktoś powiedział, że nie, Bruno Fernandes za bardzo nie pasuje do Premier League, to byśmy uznali, że ma lekką korbę. A wracając do Jadona Sancho, o którym też rozmawialiśmy w poprzednim tygodniu, no, mi się wydaje, że to jednak dzisiaj jest trochę piłkarz poza zasięgiem tych kwot, które padają. No, nie chce mi się wierzyć w to, żeby ktoś nagle wyjął ten czek na 120 milionów, wypisał i przesłał jakimś tam listem poleconym do Dortmundu. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze trzeba chwilę poczekać. Ja w to wierzę. Wierzysz, ja to, tak? Ja w to wierzę, bo myślę, że to tak dużo się kwot pojawia przy okazji. To jest taki piłkarz, przepraszam, ci wchodzę słowo, to jest taki piłkarz, którego warto byłoby niejako odzyskać dla Ligi Angielskiej. No wiemy, że on nie miał szansy na to, żeby nam się pokazać, będąc piłkarzem Manchesteru City, dlatego odszedł do Dortmundu, bo tam miał pewność, że będzie mógł grać co tydzień. Też od razu dodajmy, że Pep Guardiola naprawdę tam robił, co się tylko dało, żeby go zatrzymać, ale po prostu chłopak się uparł. Dzisiaj widzimy, że to była świetna decyzja, nawet patrząc na to, co się dzieje z Fodenem, który no, zbyt wielu tych meczów nie rozgrywa, tak sobie powoli ten przyczółek jest w stanie wywalczyć, ale to jeszcze będzie chwilkę trwało. Te powroty z reguły bywały dobre i wręcz bym powiedział spektakularne. Ludzi, którzy teoretycznie, nie chcę powiedzieć, że sobie nie poradzili, ale nie spełnili oczekiwań. Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, to dzisiaj są inni piłkarze niż ci, których oglądaliśmy wcześniej w barwach Chelsea. A potem Wolfsburg. Wolfsburg i ten powrót De Bruyne to jest taki, powiedziałbym, wręcz szablonowa droga dla kogoś, kto chce ponownie udowodnić, że on tę Premier League może podbić. Teraz chciałbym się zwrócić z pewnym pytaniem do Przemka Pełki. Przemek, bo wiemy, że powstał bardzo duży rozdźwięk, jeśli chodzi o te kwestie obcinania wynagrodzeń piłkarzom w Premier League. Rozdźwięk między klubami a piłkarzami. Jak ty patrzysz na tę sprawę? Kto tutaj twoim zdaniem ma sensowniejsze argumenty w tej dyskusji? Kluby
że piłkarze. Wiadomo, że to nigdy dobrze nie działa na taki odbiór zewnętrzny całego środowiska, bo wydaje się, że to jest taki moment, w którym teoretycznie wszyscy powinni mówić jednym głosem, a jednak tak się nie dzieje, tak nie jest. No myślę, że przede wszystkim piłkarze zostali postawieni w takiej sytuacji pod ścianą troszeczkę, bo każdy wie, ile piłkarze Premier League zarabiają. Średnio piłkarz Premier League zarabia 3 miliony funtów, więc jak mówi się o obniżce zarobków o 30%, to taki przeciętny człowiek sobie myśli, no dobrze, to oni tam niewiele stracą. Dlaczego oni nie chcą zgodzić się na to, żeby pójść na te ustępstwa? Ale nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że piłkarze bardzo chętnie chcą pomagać i pomagają, robią to już. Przykłady choćby ostatnio Manchester United, piłkarze Manchester United wewnętrznie ustalili, że przekażą całą swoją miesięczną garzę na pomoc służbie zdrowia z Manchesteru i z okolic, a więc te gesty są już robione. Są też niektóre mniej spektakularne, ale generalnie chodzi o to, że piłkarze chcieliby mieć pewność, że ta obniżka nie będzie tak naprawdę z korzyścią dla właścicieli klubu, tylko będzie to rzetelna, normalna pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wiemy, że teraz jest dość duża sprawa dotycząca tych wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz klubu, ale nie pracują przy zespole. I wiemy, że Tottenham nie chce zapłacić 550 osobom, które pracują dla klubu. To sama sytuacja jest z Newcastle, Norwich, Bournemouth. Okazało się, że wycofuje się z tego Liverpool. No i chodzi tutaj o to, żeby państwo pokrywało 80% wynagrodzenia, a kluby będą dopłacać tą resztę. Piłkarze to kwoty mówią 2,5 tysiąca funtów miesięcznie, dodajmy. 2,5 tysiąca funtów miesięcznie. No i teraz przeciętny człowiek patrzy, jak to? Liverpool robi coś takiego, przecież oni zarobili za ostatni sezon, 42 miliony funtów na czysto i właściciele tego klubu, właściciele, czyli Fenway Sports Group, którzy są warci 5 miliardów funtów, nie chcą zapłacić kilkuset osobom, którzy pracują na rzecz klubu, no to się niektórym nie mieści w głowie. Piłkarze mówią, pomożemy, ale pamiętajcie, żeby te pieniądze przekazać, chcemy mieć pewność po prostu, żeby te pieniądze przekazać tym, którzy tych pieniędzy potrzebują. I jeszcze jedna ważna kwestia. Trzeba pamiętać o tym, że piłkarze odprowadzają gigantyczne podatki. Oblicza się, że gdyby obniżyć o 30% pensję wszystkim piłkarzom Premier League, to jest około 500 milionów funtów, czyli można przy tych podatkach, które nie płacą, czyli 45% podatek plus ubezpieczenie, to jest około 200 milionów funtów straty dla budżetu państwa angielskiego. Także minister zdrowia, który publicznie krytykował piłkarzy za to, że nie chcą pomagać, powinien chyba jednak trochę przeanalizować inaczej i przeliczyć jeszcze raz to wszystko i jednak dojść do innego wniosku. No i przede wszystkim dojść do konsensusu. Ja myślę, że do tego konsensusu dojdą wszyscy i piłkarze ostatecznie zgodzą się na pewnego rodzaju ustępstwa. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, oni chcą, żeby ta pomoc była rzetelna, konkretna dla konkretnych ludzi. Rafał, a ty podzielasz to oburzenie opinii publicznej w Anglii, no powiedzmy może tak szerzej, w Wielkiej Brytanii, związane z tym, że właśnie ci pracownicy, którzy nie mają bezpośredniego wpływu na ten pion sportowy, tylko powiedzmy, nie wiem, dział księgowości, jakieś inne odnogi. Non-paying staff. No właśnie, tak to się ładnie nazywa w języku angielskim, że oni przechodzą na garnuszek państwa i tobie też to się nie podoba, czy też uważasz, że no skoro jest taka możliwość, to dlaczego kluby angielskie mają z tego nie skorzystać? Chociaż wiemy, to jest właśnie informacja z dziś, o której wspominał Przemek Pełka, że Liverpool się wycofał, ale wydaje mi się, że tutaj też ważne były te komunikaty ze strony byłych piłkarzy Liverpoolu, którzy no tak w sposób bardzo, bardzo oczywisty i dosadny wyrażali takie swoje oburzenie, że Liverpool chce coś takiego zrobić. No to nie licuję z tym, co jest napisane na tej bramie w Liverpoolu, prawda? You'll never walk alone.
A, już odpowiadam. Na liście najbogatszych klubów Liverpool zajmuje bardzo wysokie 7. miejsce. Przemek Pełka mówił o tych zyskach, jakie osiągnął klub w ostatnim roku. Ja przypomnę, że niedawno podpisał także lukratywny kontrakt ze sponsorem, z amerykańską firmą produkującą sprzęt sportowy. Zatem masz czego płacić. Ja jestem w trakcie oglądania takiego dokumentalnego filmu Sunderland aż po grób. Podczas oglądania tego filmu mogłem się przekonać, jak bardzo oddani klubowi, drużynie są ludzie pracujący nie bezpośrednio przy piłkarzach, przy zespole, ale właśnie panie księgowe, panie, które tam są sekretarkami, stołówce. Jakimi one są wszystkie kibicami. W stołówce, tak, właśnie chodzi o to. No Liverpool popełnił koszmarny błąd. No długo będą się z tego tłumaczyć i ta taka rysa, czy nawet pęknięcie na tym wizerunku pozostanie widoczne. Całe szczęście, że klub się z tego wycofał. Uważam, że kluby takie jak Liverpool no nie mają prawa żądać pomocy od państwa w tak dobrej sytuacji finansowej, w jakiej się znajdują. Dziękujemy bardzo i tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o ten wątek. Też będziemy musieli postawić kropkę, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Bo już? Ta godzina to po prostu mija jak z bicza trzask. Ważna informacja dla państwa. Jutro o godzinie 20 w tym studio zasiądą Piotr Laboga i Tomasz Świąkała. I tematem przewodnim będzie Liga Hiszpańska, La Liga. Bo wiadomo, Premier League nie gra, La Liga nie gra, ale tam się zawsze dzieje, zawsze pojawia się wiele tematów, które rozpalają wyobraźnię kibiców. A jeszcze dzisiaj, już niebawem, patrzę na zegar, 20:55, o 21:00, pierwsza odsłona klasyki Premier League, Chelsea i Wigan, dużo goli. I potem 21:30, klasyka Premier League, sezon 2008-2009, tak mi się przynajmniej kojarzy, chyba że to jest 2009-2010 derby Manchesteru, jedne z najlepszych w historii Premier League. Po jednej stronie barykady Sir Alex Ferguson, a po drugiej Mark Hughes. I tutaj też będzie więcej niż 6 goli w tym spotkaniu. A my Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przemysław Pełka, Marcin Rosłoń, Rafał Nachorny, Przemysław Rudzki i Andrzej Twarowski. Dziękujemy. Bardzo Państwu dziękujemy i mamy nadzieję, że w komplecie usłyszymy się już za tydzień, poniedziałek, dobry wieczór, sport. I znowu będziemy rozmawiać o lidze angielskiej. Po lidze angielskiej można rozmawiać na okrągło. Ona jest najlepsza, najwspanialsza, najcudowniejsza. Miłego wieczoru życzymy, kłaniamy się i polecamy na przyszłość. Dobranoc.